Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Adam Tomasik przed galą KSW75. Adam, nie będę cię kłamać, rozmawiałam z twoim rywalem. Powiedział, że nic o tobie nie wie i w sumie nic go nie obchodzi tak naprawdę, z kim będzie walczył, bo tak czy inaczej idzie po wygraną. Nie docenia cię? To znaczy tak, miałem docelowo walczyć z innym zawodnikiem, mój przeciwnik z Markiem Dusisem, tak, odniósł jakąś kontuzję, więc mój przeciwnik, którego niestety imienia, nazwiska nie jestem w stanie wymówić, wziął walkę w zastępstwie, więc może faktycznie takie ma podejście do tematu i to jest jakaś jego szansa, żeby tutaj powiedzmy nie skupić się na moich jakichś tam aspektach, tylko iść do przodu i w tym szukać swojej wygranej. Jak bardzo zagrożona była ta twoja walka? To znaczy, propozycję zastępstwa od federacji dostałem już na drugi dzień, więc uratowana została walka, z czego się bardzo cieszę. Coś z tą wagą 9-3 jest w ostatnim czasie problem, bo jak wiemy, dosłownie w zeszłym tygodniu została odwołana walka Czudzigajewa, więc walka mistrzowska z Iwanem Erslanem. Iwan Erslan poskarżył się na swoich social mediach, że KSW złożyło propozycję wszystkim rankingowym zawodnikom i oni wszyscy odmówili walki z nim. W ogóle pojawił się na przykład temat takiej walki twojej z Iwanem? U mnie ja nie dostałem takiej propozycji. Dobra, jakbyś dostał, wziąłbyś? Jeżeli zależy, to byłaby kwestia finansowa, myślę, ale jeżeli chodzi o walkę, jak najbardziej to też byłaby szansa, dość duża. Bez tymczasowego pasa, bez niczego, po prostu, żeby na przykład zawalczyć z Iwanem Erslanem, który jednak jest pretendentem? Ta walka byłaby dużym zaszczytem dla mnie, więc myślę, że tak, jeżeli by warunki finansowe były korzystne, więc wtedy nie widzę przeciwwskazań. No dobra, a jak myślisz, jaki jest dalszy los tej waszej dywizji? No bo wiemy, że ze względu na przepisy w Schengen, a więc my znajdujemy się w strefie Schengen, Ibrahim nie mógł wjechać do Polski, więc co, musimy specjalnie pojechać poza granicę Polski, żeby móc zrobić jemu walkę mistrzowską? Czy może dojść do takiej sytuacji, że trochę się sparaliżuje ta wasza dywizja? Myślę, że można by było utworzyć taki pas tymczasowy kategorii półciężkiej i właśnie Iwan Erslan mógłby zawalczyć z pretendentem z top 5, który wyrazi chęć również i uzyska właśnie swoimi wynikami sportowymi prawo do takiej walki. Ty, może troszkę przejdźmy do twojej osoby, w tym momencie wrócimy może troszeczkę. Masz już za sobą tak, pierwsze przetarcie w KSW, no takie dość ciężkie to było przetarcie, powiedzmy sobie szczerze. Pierwsze zwycięstwo w KSW, czyli już kolejne doświadczenia. Tak z tej perspektywy, jak znalazłeś się w tej organizacji, to coś cię tutaj najbardziej zaskoczyło, co było dla ciebie takim najtrudniejszym momentem, żeby się gdzieś tam w tym KSW przełamać? To znaczy tak, jest duży przeskok między właśnie organizacją KSW a innymi organizacjami. Zawodnicy są dość dobrze traktowani, bardzo dobrze traktowani. To są takie plusy. Może przy tej pierwszej walce duża presja, która była związana właśnie z startem dla tak dużej organizacji, odcisnęła swoje piętno i dlatego ta walka się potoczyła tak, jak się potoczyła. Czyli co, rozumiem, że teraz po pierwsze już takiej wielkiej presji nie ma, a dwa, no właśnie, jakie wnioski w ogóle wyciągnięte zostały po tym ostatniej walce, po tej walce przegranej? To znaczy tak, no, przegrana zawsze da więcej, powiedzmy, do wyciągnięcia wniosków niż najlepszy, powiedzmy, sparring. Po tej przegranej postanowiłem troszeczkę zmienić swój styl, uspokoić troszeczkę tą walkę, tak aby zawalczyć, być w stanie walczyć na dystansie nawet tych trzech rund i wygrywać też, w ten sposób też. Tak jak już tutaj rozmawialiśmy dzisiaj, rywal też troszeczkę w ostatniej chwili gdzieś tam pojawił się na twojej orbicie. Ty takie sytuacje właśnie lubisz, denerwują cię, irytują, utrudniają coś, jeśli chodzi o start? To znaczy tak, ja się przygotowuję, ewentualnie staram się zawsze pracować nad moimi mocnymi stronami, eliminować te gorsze i jeżeli chodzi o przeciwnika, no to minimalnie zmienić game plan, a reszta pozostaje bez zmian. Mówi, że reszta pozostaje bez zmian, troszeczkę zmienić gameplan, tu będzie czas w ogóle, żeby cokolwiek jaki gameplan ustalić, czy w ogóle jakoś gdzieś tam się... Myślę, że ta walka się może rozwiązać już w pierwszej rundzie. I tego bym sobie życzył i kibicom. No to niech się rozwiązuje. Żeby była bardzo efektowna, mocna, pierwsza runda. Rozumiem, że ty jesteś na to przygotowany. Jestem na to przygotowany, tak trenowałem, więc myślę, że damy świetne widowisko. Super. No to jeszcze do mnie szybkie pytanie, ponieważ tak jak już wspomniałam o tej waszej kategorii wagowej 93 kg, oprócz waszej walki na karcie odbędzie się też walka byłego mistrza, długoletniego dominatora wagi półciężkiej w organizacji KSW z brazylijskim rywalem, który będzie debiutował w organizacji KSW. Jaki jest twój typ na walkę, jakbyś mógł w dwóch, trzech zdaniach go wyłożyć? To znaczy tak, Tomek dominował przez bardzo długi czas tutaj na tronie wagi półciężkiej. Myślę, że on jest moim faworytem, poza tym w walkach Polaków z zagranicznymi zawodnikami.
Polakiem, zawsze kibicuję Polakom, więc jestem w tej walce za Tomkiem Natkunem. Jasne. No wiemy, że Pirwulescu się do ciebie za bardzo nie przygotowywał i nie oglądał twoich walk, jak było z tobą. Obejrzałeś sobie jakieś jego starcia? Masz o nim jakąś większą wiedzę? Czy po prostu idziesz zrobić swoją robotę, nie oglądając się na niego? Rzuciłem okiem tam na 2-3 walki, potem wyciągnąłem wnioski, jaki to jest typ zawodnika, więc na takiego typu zawodnika jestem gotowy. No to czekamy na tą twoją walkę w takim razie. Zobaczymy, na ile jesteś gotowy rzeczywiście na tego swojego rywala. W piątek wszystkiego się dowiemy. Tak jest. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo, dziękuję, pozdrawiam.